Wspólna msza święta i odwiedziny chorych – tak wyglądały diecezjalne obchody Dnia Chorego w Hospicjum Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Takie spotkania raz do roku z okazji Światowego Dnia Chorych, one są ważne dla chorych, bo chorzy rzeczywiście oni są skazani w jakiejś mierze także na samotność i w te dni my jesteśmy bliżej nich i wychodzimy niejako naprzeciw ich oczekiwaniom, że ktoś był blisko, żeby z kimś można było porozmawiać, do kogoś się odezwać, komuś coś opowiedzieć, posłuchać także, ale także te spotkania są potrzebne ludziom zdrowym, nam są potrzebne. My żyjemy w takim świecie zagonionym i w tym świecie jest taki trochę pseudoideał, że trzeba być mocnym, silnym i ci się tylko liczą. A sprawdzianem tego, na ile ktoś jest człowiekiem, jest właśnie nasz stosunek do tych, którzy są słabi, którzy gdzieś ustali w drodze, którzy dochodzą może do kresu swojego życia i im bardziej my jesteśmy otwarci na spotkanie z tymi ludźmi, to trzeba powiedzieć, że tym większe człowieczeństwo w nas się ukształtowało. Światowy Dzień Chorego obchodzony był po raz 26.